Cześć, witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj będzie taka trochę luźna gadka. Mianowicie obejrzałem sobie kilka filmików na YouTubie i zauważyłem, że z powrotem do dyskusji po jakimś tam czasie wrócił temat ślimaka Ampullarii. Mianowicie ten ślimak od 2012 roku teoretycznie jest nielegalny, a praktycznie każdy wie. Dzieje się tak za sprawą tego, że gdzieś tam w Hiszpanii namnożyło się tego trochę w jakiejś tam rzece i z tego co wyczytałem, coś tam z uprawami ryżu zaczęło przeszkadzać, pewnie zaczęło mi tam coś zjadać, jest tego więcej, że zagraża jakiejś tam roślinności i tak dalej. Jak to się ma do rzeczywistości? Ano ma się to tak, że praktycznie co trzecia osoba, która pewnie ogląda ten film, sama posiada takiego ślimaka w swoim akwarium. Ja mianowicie mam takich ślimaków sztuk 4. Podobno jest to gatunek bardzo inwazyjny. No, te ślimaki są u mnie już od jakiegoś dłuższego czasu, kilku czy tam miesięcy, i jak było 4, tak jest nadal. Podobno ten ślimak potrafi zrobić jakieś duże spustoszenie wśród roślinności. No, jak widzicie, moje rośliny mają się dobrze. Jedyne co jest zjadane z tych roślin, to podejrzewam jakiś tam glon. Co zauważyłem, że ślimak ten lubi zjeść z roślin, mianowicie tą rzęsę wodną. To akurat jest fakt, bo sam już kilka razy widziałem, jak wędruje sobie tam do tafli wody i sobie ją wciąga. No co, ten przepis jak dla mnie jest martwy. Jak sobie wejdziecie na Elixa, wpiszecie sobie Ampullaria w wyszukiwarkę, to dosłownie wyskoczą wam tony tych ślimaków na sprzedaż, tam w cenach różnych, od złotówki do 3 zł, nawet gdzie niegdzie oddam darmo. Podobno jest to zakazane, że nie można tego rozprzestrzeniać poza swój zbiornik. Tylko czy ktoś to w ogóle weryfikuje, skoro na takim portalu jak OLX wątpię, że pozwoliliby sobie na coś, co jest ścigane jakoś tam prawnie, żeby taki portal udostępniał ogłoszenia czegoś, co jest tak naprawdę nielegalne. Jak dla mnie osobiście, jakiś martwy zakaz, przepis. Nie spotkałem się jeszcze z kimś, który by mi powiedział, że nie wiem, dostałem jakiś tam mandat, czy jakieś tam pouczenie, czy miałem jakąś kontrolę odnośnie tych ślimaków. To jest raz. Zaraz wam pokażę chyba najbardziej taką zdrową interpretację tego całego zakazu na grafice, bo sobie trochę tam poczytałem. Wiadomo, jak to te pisma urzędnicze są tak zawiłe, że sobie można je interpretować na różne sposoby, ale chyba taka najbardziej normalna interpretacja tego przepisu wygląda właśnie tak, jak za chwilę wam to pokażę. No i tutaj, jak widzicie, macie mniej więcej nakreślone to, co mówiłem wcześniej na temat tych ślimaków, czemu są one teoretycznie zakazane. A praktycznie, i myślę, że to jest chyba takie najlepsze rozwiązanie do tej całej sprawy, wychodzi na to, tak jak jest tutaj napisane, że nie wolno ich sprzedawać, natomiast hodować wolno je jedynie we własnym akwarium, nie przekazując nigdzie dalej. Tylko jak to się ma do rzeczywistości, skoro idąc do pierwszego lepszego sklepu zoologicznego, praktycznie w każdym na terenie naszego kraju można sobie tego ślimaka zdobyć. Plus wpisując sobie nazwę tego ślimaka na jakichś tam portalach, gdzie nabywa się różne rzeczy, w tym na przykład ryby, rośliny i tak dalej, jest ten ślimak ogólnodostępny. Także wydaje mi się, że minęło 8 lat i w zasadzie nikt nic sobie z tego nie robi, że ktoś te ślimaki posiada. Nie znam osobiście ani jednej osoby, która byłaby za to ukarana. Jak widać, jest cała masa ogłoszeń na internecie na temat tych ślimaków, więc myślę, że taki trochę martwy zakaz, czy tam przepis, nikt się za bardzo do niego nie stosuje, więc można powiedzieć, że praktycznie on, jak dla mnie, ale to jest tylko moje zdanie, nie istnieje. Jak sobie tak obserwuję mój zbiornik, to dla mnie praktycznie każdy jeden ślimak innego gatunku, jaki się w nim znajduje,
tym zbiorniku czy w innych, no jest jak dla mnie bardziej inwazyjne niż ta cała ampularia. Tak jak mówię od jakiegoś czasu, jest tu 4 sztuki i to się nie zmienia. Co się tyczy innych ślimaków, typu te pinki czy helenki, tam jeszcze różne są inne ślimaki, no jak wiadomo, one szybciej się plęgną, można powiedzieć, że na potęgę. Więc czy to jest tak naprawdę taki bardzo inwazyjny ten ślimak? No, mam co do tego jakieś tam swoje zastrzeżenia. Dwa, jak widzicie na załączonym obrazku, najprawdopodobniej zakwitnie mi ten Anubias barterii. Tutaj mniej więcej nad tą złotą molinezją księżycową widać. To jest najprawdopodobniej ten cały kwiat, który się jeszcze nie rozwinął, ale jak sobie tak oglądam zdjęcia tych właśnie na internecie, które zakwitły, to wydaje mi się, że właśnie na dniach ten pączek powinien wystrzelić, no i pokaże się coś w rodzaju białego kwiatu. Także fajnie. Obawiałem się, że ten Anubias się nie przyjmie, że może coś będzie nie tak, bo u mnie średnio te Anubiasy rosły, ale od jakiegoś czasu praktycznie wszystkie, które mam w tym zbiorniku, jakoś tam sobie dają radę. Najmniej daje sobie radę ten widoczny po lewej stronie. Jednego przełożyłem do innego zbiornika, on sobie tam powoli rośnie czy coś, ale nie jest taki okazały jak ten barterii. No ale może z czasem i to się zmieni, zwłaszcza że mam w planach niedługo zainstalować do tego zbiornika coś, czego tu jeszcze nie było, ale o tym to może już na następnym filmie. Także zobaczymy, czy wyjdzie mi to na dobre, czy na złe. A co to będzie, to tak jak mówię, postaram się wam powiedzieć na następnym filmie. A teraz jeszcze jedna osoba, nie pamiętam dokładnie kto, pytała się mnie, jak przygotować ten pokarm z tej rzęsy wodnej, żeby sobie ryby go spożywały. No, tak jak pokazywałem na poprzednim filmie, jak ja go sobie tam wysuszam, tą całą rzęsę, ale nie wspomniałem tam chyba za bardzo o dodatkach, także za chwilę wam powiem co i jak. Na dno małego pojemnika biorę sobie mniej więcej jeden taki duży ząbek czosnku, rozgniatam go jak najdrobniej tylko mi się uda, czy to przez właśnie tą maszynkę do wyciskania czosnku, czy też można sobie go pociąć nożem na drobne kawałki lub rozbić, jak wam wygodniej. Staram się to, taki rozgnieciony ząbek czosnku, kłaść na samo dno, a potem ten ząbek czosnku po prostu posypuję najczęściej suszoną dafnią. Oczywiście dafnia jest wymieszana z wysuszoną już wcześniej rzęsą wodną. Można też użyć jakiegoś innego pokarmu suchego, czy to granulatu, czy jakichś tam płatków. Mi osobiście najlepiej do tego celu pasuje właśnie podanie dafni, gdyż z tego co wiem, ma ona takie właściwości trochę jak gąbka, że potrafi dużo w siebie wchłonąć. Także jak najbardziej ten ekstrakt z tego czosnku zostanie po prostu przez tą dafnię wchłonięty. No i co, już sucha ta rzęsa wodna, dobrze rozdrobniona, tak samo tą dafnię staram się jeszcze bardziej na taki drobny pyłek. Wrzucam to do tego pojemnika i po prostu zalewam to sobie zwykłą wodą, czy to z kranu, czy to nawet ze swojego akwarium w jakiejś niedużej ilości, żeby po prostu cały czas w tym pojemniczku była jakaś tam wilgoć, żeby to wszystko się przegryzło tym czosnkiem, wymieszało. No i trzymam to mniej więcej, jak sobie taki pokarm przygotuję na wieczór, to trzymam go sobie w temperaturze pokojowej, nie tam w jakichś lodówkach czy w jakichś specjalnych miejscach, i drugiego dnia, kiedy mi tam wygodnie, podaję go. Staram się taki pokarm podawać mniej więcej raz w tygodniu. Oczywiście jak wszędzie będą zwolennicy, będą przeciwnicy, ale ja nie zauważam jakichś negatywnych skutków podawania takiego pokarmu, wręcz przeciwnie. Także u mnie w akwarium się to sprawdza, ale niekoniecznie u każdego musi i tak samo być. No i na temat pokarmu to by było na tyle, także nie pamiętam kto mnie o to pytał, ale obiecałem, że coś takiego wspomnę na filmie, więc wspomniałem.
No i tak na sam koniec tego filmu chciałem zaprosić osoby, które jeszcze nie są na grupie Akwarystyczny YouTube na Facebooku. Już niedługo będzie nas tam 100 osób. Także myślę, że jeżeli ktoś jeszcze tam nie jest, a ma ochotę udostępniać tam swoje filmy, nawet w celu troszkę wypromowania swojego kanału, czy ma ochotę też nawiązać kontakt z jakimiś innymi akwatuberami, gdzie sobie mogą tam na ludzie popisać i tak dalej, to myślę, że fajne miejsce dla takich osób, więc zapraszam serdecznie. Niekoniecznie tylko osoby, które publikują jakieś filmy na YouTubie, po prostu osoby, które chcą sobie pogadać o akwarystyce, być może nawiązać kontakt z niektórymi osobami, które nagrywają filmy. Jeszcze oczywiście polecam dwa zaprzyjaźnione kanały. Pierwszy z nich to kanał o nazwie Robert Włodarczyk. Myślę, że jeżeli coraz więcej osób będzie wchodzić na ten kanał, to Robert ma jeszcze naprawdę sporo do powiedzenia i myślę, że dostanie takiej motywacji do nakręcania coraz to lepszych filmów, bo widzę, że z filmu na film te jego filmy są coraz lepsze, coraz ciekawsze. Także polecam ten kanał. No i oczywiście polecam kanał Pan Rybka. Pewnie większość z Was ten kanał zna, ale jeżeli ktoś jeszcze nie zna, no to też polecam sobie wejść na ten kanał, zobaczyć, co tam się dzieje, jakie Mariusz udostępnia treści. No i co, i w tym odcinku to by było na tyle. Także pozdrawiam wszystkich. No i już mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu po świętach wypuszczę jakiś kolejny nowy odcinek z tego, co zajdą zmiany w mojej 180. Pozdrawiam, trzymajcie się, hej.